Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej kampanii wyborczej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Witam w Miechowie, w miejscu, gdzie minioną sobotę gościliśmy kandydata na urząd prezydenta. Witam w Miechowie parlamentarzystów pana Andrzeja Adamczyka i pana posła Piotra Ćwika. Witam media. Proponuję parlamentarzystom zabrać głos w kwestii prowadzonej kampanii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan Krzysztof Świerczek, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie miechowskim. Powiat miechowski to jeden z kilkuset powiatów, gdzie w dniu dzisiejszym Prawo i Sprawiedliwość zintensyfikowało kampanię wyborczą wspierającą Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiaj odnosimy się do tego, na ile wiarygodny, albo bardziej może na ile niewiarygodny jest kandydat Platformy Obywatelskiej, urzędujący obecnie prezydent Bronisław Komorowski. Dzisiaj naszym celem jest pokazanie w całej Polsce i mówienie głośno o tym, co deklarował, a czego nie zrobił Bronisław Komorowski. Dzisiaj chcemy jasno i wyraźnie powiedzieć, Bronisław Komorowski nie jest wiarygodnym kandydatem. Jego hasła i jego deklaracje nie są wiarygodne wobec chociażby tego, co mówi, że najważniejsza jest zgoda i bezpieczeństwo, bo przecież Bronisław Komorowski przez ostatnie 5 lat dał dowód na to, że jego deklaracje całkowicie rozmijają się z rzeczywistością, że wbrew jego zapowiedziom przed wyborami w 2010 roku zrealizował te przedsięwzięcia, których obiecywał popierać, ani realizować obiecywał nie popierać i obiecywał nie realizować wbrew temu, co później zrobił. Myślę, że mam nadzieję, że o szczegółach opowie pan poseł Piotr Ćwik, o szczegółach naszych zawartych w materiałach wyborczych, w ulotkach, które dzisiaj rozdawane są, jak już powiedziałem, we wszystkich powiatach na terenie całego naszego kraju. Panie pośle, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, festiwal obietnic prezydenta Komorowskiego trwał 5 lat i przychodzi moment rozliczeń, kiedy trzeba sięgnąć, popatrzeć wstecz i zobaczyć, jak ta prezydentura wyglądała konkretnie w obietnicach, które były składane przez pana prezydenta i w obietnicach, które nie zostały zrealizowane. Prawo i Sprawiedliwość, jak to zostało już powiedziane, dzisiaj rozpoczyna nowy etap kampanii, prezentując ulotkę, która przedstawia najważniejsze naszym zdaniem punkty dotyczące obietnic prezydenta Komorowskiego, które nie zostały zrealizowane. Mamy tutaj w kolejnych latach wymienione te właśnie rzeczy, które prezydent obiecywał, że zrealizuje i oczywiście ta obietnica pozostała bez pokrycia. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwa elementy państwa zwłaszcza. W kontekście tych projektów, które były składane jako projekty obywatelskie, tych projektów, które były przedstawiane przez mieszkańców, przez obywateli naszego kraju. One nie zyskały poparcia prezydenta Komorowskiego. Prezydent Komorowski wykazał się nieobywatelskością wobec społeczeństwa polskiego. Przywołam tu tylko dwa przykłady. Pierwszy to jest przykład projektu, który dotyczył nauczania historii w szkołach. Pamiętamy tą sytuację okrojenia historii, jeśli chodzi o program nauczania w szkołach. I ten projekt obywatelski niestety nie zyskał przychylności prezydenta. I drugi projekt, który to jest sytuacja z ostatnich tygodni, można powiedzieć, która odnosi się do projektu sześciolatków w szkole, czyli wyboru rodziców, żeby rodzice mogli mieć wybór, kiedy chcą, żeby ich dzieci były posyłane do szkół. Tutaj też ponad 300 tysięcy podpisów niestety trafiło do kosza. Pan prezydent nie znalazł czasu na to, żeby spotkać się z projektodawcami i porozmawiać na temat tego projektu ustawy. Ta akcja Prawa i Sprawiedliwości jest rozliczaniem tego, czego nie zrobił prezydent Komorowski. Słyszymy, że w najbliższą środę prezydent Komorowski podsumuje swoją kampanię. Oczywiście zobaczymy przekaz, który będzie na pewno bardzo medialny, bardzo różowy, pokazujący, jak to wyglądała efektywnie czy efektownie kadencja prezydenta Komorowskiego. My pokazujemy rzeczywistość, pokazujemy tak naprawdę to, co prezydent obiecał i czego nie zrealizował. Szanowni Państwo, tutaj nie można nie powiedzieć o trzech zasadniczych elementach
co do których Bronisław Komorowski deklarował inne działania, aniżeli podjął. To Bronisławowi Komorowskiemu wszyscy Polacy powinni podziękować za wydłużenie wieku emerytalnego, bo nie kto inny jak prezydent podpisał w tej sprawie ustawę, a mógł jej nie podpisać, mógł ją zawetować. To Bronisław Komorowski, wbrew temu, co mówił wcześniej, przed wyborami 2010 roku, taką ustawę podpisał. Powtórę, to Bronisław Komorowski mówił wiele o tym, że nie powinny być podnoszone podatki. I jako prezydent wielokrotnie podpisał te ustawy, które skutkowały zwiększeniem podatków, zmniejszeniem chociażby dopłat dla tych, którzy budują mieszkania, ale podatki VAT, wszystkie inne podatki, które są ciężarem dla polskiego społeczeństwa. I w końcu dla nas tutaj w Miechowie to bardzo ważne, bo powiat miechowski to przecież powiat rolniczy. Powiat miechowski to ten obszar, którym funkcjonuje najwięcej rolników, którzy z tego rolnictwa się utrzymują, którzy nas żywią, którzy produkują dla nas żywność. I co obiecywał Bronisław Komorowski w czerwcu 2010 roku przed wyborami? Otóż Bronisław Komorowski mówił wyraźnie, proponuje współdziałanie w kwestiach takich, żeby zbliżać się do wysokości dopłat, które mają rolnicy francuscy czy niemieccy. To urywek z debaty wyborczej 30 czerwca 2010 roku. A co zrobił? A nie zrobił nic. Dopłaty dla polskich rolników wciąż są niższe niż w zachodniej Europie. Prezydent Komorowski nie zrobił nic, żeby to zmienić. I o tym powinni pamiętać rolnicy, o tym powinni pamiętać mieszkańcy powiatu miechowskiego w szczególności. Proszę Państwa, to jest siła argumentów. To, co znajdujemy na tej ulotce, każdy może zapoznać się z tym materiałem. Do tego Państwa zachęcamy. Te ulotki będą rozdawane szeroko, będą trafiać do Państwa. Oczywiście będzie można też przeczytać te informacje w internecie. Zachęcamy, żebyście Państwo zapoznali się z tymi faktami, które tu są przedstawione. To są konkretne argumenty, które opozycja ma prawo pokazywać po tych 5 latach kadencji prezydenta Komorowskiego jako niespełnione obietnice prezydentury Bronisława Komorowskiego. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo panu parlamentarzystom.